Siemanko, z tej strony Kura Workout. W tym filmie dowiesz się, jak zrobić prawidłową rozgrzewkę przed treningiem. Pokażę Ci rozgrzewkę, którą sam stosuję. Zanim zaczniemy film, przedstawiam trzech zwycięzców konkursu z poprzedniego filmu. Gratulacje dla Was, wygraliście 100 zł do wykorzystania na moim sklepie kurasport.pl. Link do mojego sklepu znajdziecie w opisie, a zwycięzców proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy na sklepie. Zaś Wy oglądajcie film do końca, ponieważ tutaj pojawi się kolejny konkurs. A więc rozgrzewka, co ona nam w ogóle daje? Numer 1, oczywiście zmniejsza ryzyko kontuzji. Numer 2, polepsza wyniki siłowo-wytrzymałościowe na treningu. I numer 3, przy rozgrzanym ciele lepiej nam się wykonuje trening, mamy dużo lepszą motywację. Ale jak ona powinna wyglądać, z czego powinna się składać i co ja robię, żeby dobrze się rozgrzać? Już Wam pokazuję. Pierwsza część rozgrzewki u mnie to zawsze podniesienie temperatury ciała, jest to bardzo istotne. Możemy tutaj stosować wiele ćwiczeń, chociażby pajacyki, czy też bieg w miejscu, albo zrobić po prostu normalny bieg, gdzieś tam kilometr, dwa kilometry. Zaś po lekkim rozgrzaniu trochę trudniejsze ćwiczenia jak skip A, skip B, czy chociażby skakanka. Ale tutaj ćwiczenia powinniście dobierać zawsze pod swoje możliwości, nie mogą być ryzykowne, tylko delikatne i fajnie rozgrzewające. Zauważcie, że jestem w bluzie, jest to istotna sprawa. Czym lepiej się ubierzecie, tym szybciej nabierzecie temperatury, dlatego polecam rozgrzewać się w ciepłych ubraniach. Ja teraz zdejmuję bluzę i koszulkę, ale wy tego nie róbcie. Całą rozgrzewkę polecam robić właśnie w bluzie czy w koszulce. Gdy wstępnie się rozgrzejecie poprzednimi ćwiczeniami, czyli minimum takie 5 minut pracy, to zabieramy się za kolejne ćwiczenia, tym razem rozgrzewanie poszczególnych mięśni i stawów. Zacząć możemy sobie oczywiście od głowy i tutaj robimy ćwiczenia tak oraz nie. Nie robimy krążeń. Później przechodzimy do barków, tutaj krążenia tył oraz krążenia w przód. Następnie, jak widzicie, kciuki skierowane za plecy i w ten sposób aktywujemy plecy i rozciągamy klatkę, rozciągamy delikatnie przedni akton barku. Robimy to w wielu płaszczyznach, tak aby fajnie poczuć te barki oraz plecy. Później przechodzimy do nadgarstków, tutaj polecam jak na filmie ćwiczenia oporowe. Jeden nadgarstek walczy z drugim siłowo. Teraz możemy zabrać się za skręty tułowia, ale również z oporem, czyli starać się mięśniami brzucha hamować ruch i przekształcać go w ruch w przeciwną stronę. Następnie skłony w dół i wyprost do góry. Później możemy zrobić uginanie rąk, tutaj możemy dodać nawet malutki jakiś ciężar. Następnie przechodzimy do rotacji przedramion, super rozgrzewa bicepsy oraz przedramiona. Teraz przechodzimy sobie na ziemię, polecam dogrzewać mocniej nadgarstki ogólnie w kalistynice, bo biorą duży udział, więc tutaj dodatkowo praca palcami, zaciskanie pięści i prostowanie palców, później mobilizacja nadgarstków w podporze na prostych ramionach, ale tak, żeby nie występował żaden ból, czyli nie robimy tego na siłę. Następnie warto zmobilizować odcinek lędźwiowy i piersiowy, czyli pozycję kot i krowa na zmianę, jak na filmie. Następnie ręce przed siebie i staramy się otworzyć klatkę oraz barki. Bardzo ważne ćwiczenie do fajnych zakresów w pociągnięciach i handstandzie. Później leżąc staramy się jak najmniej odrywać klatkę od ziemi i dajemy nogę na bok. Raz jeden, raz drugi, ciągle starając się trzymając klatkę przy ziemi. Tutaj teraz mamy ćwiczenie z mobilizacji do rotacji. Jest to ćwiczenie w wykroku, jedna noga z przodu, ręka przy nodze i druga ręka skręcając ciało staramy się ustawić, aby była prosto do tej pierwszej, czyli żeby tworzyła taką linię. Później delikatne rozciąganie dwugłowego oraz zginaczy bioder i szybka mobilizacja bioder. Warto też zwrócić uwagę na stopy, zmobilizować je, rozciągnąć łydki, w zależności oczywiście od tego, co na treningu będziecie wykonywać. I dalsze rozciąganie dynamiczne, nie mylić tutaj z rozciąganiem statycznym, czyli tych pozycji nie przytrzymujemy za długo, chwileczkę dosłownie. Robimy skręty tułowia będąc na kolanach, podnosimy tutaj biodro, wtedy poczujecie dodatkowe fajne rozciągnięcie zginaczy bioder oraz czwórki. Ja bardzo osobiście lubię to ćwiczenie i zawsze je wykonuję. Później na zmianę robimy bareczki z plecami, mobilizację rozciągania oraz przechodzenie do pozycji rozciągania brzucha i zginaczy bioder. Rozciąganie w siadzie bez dłuższego przytrzymywania, czyli rozciągania statycznego, bo tego nie robimy na rozgrzewce, to jest bardzo istotne, robimy tylko dynamiczne ruchy. Kozak squaty, super ćwiczenie rozciągające przewodziciele i poprawiające mobilność, bardzo fajnie spisuje się do przysiadów oraz do wszelkich elementów, w których potrzebujemy mieć jakiś tam rozkrok.
I na koniec z takiego rozciągania dynamicznego to skłony w bok, rozciągające bok pleców, czyli mięsień najszerszy oraz mięsień czworoboczny lędźwi i znowu skłony w dół, skłony do nogi. Pamiętajcie przy tym, aby zachować ciągłość i dobre tempo rozgrzewki. No i uwaga, konkurs do wygrania 3x 100 zł do wykorzystania na moim sklepie kurasport.pl. Link do sklepu znajdziecie w opisie tego filmu. Aby wziąć udział w konkursie, należy zostawić łapkę, zostawić suba oraz kliknąć dzwoneczek koło subskrypcji. To jest bardzo ważne, będę to sprawdzał przy wyborze. Oraz zostawić komentarz pod tym filmem. Wyniki ogłoszę w kolejnym filmie. Powodzenia! Poprzedni etap powinien zająć również około 5 minut, więc już 10 minut rozgrzewki za nami i teraz aktywacja mięśni. Zaczniemy sobie od korpusu, czyli pozycja hollow body. Trudność pozycji dobieramy do swoich możliwości, bo tutaj pokazuję kilka. Następnie robimy planka, zarówno klasycznego, jak i ten boczny, na obie strony oczywiście. Warto dodać sobie również planka chodzonego. Jeżeli mobilność na to pozwala, to podpór tyłem z napiętą sylwetką fajnie zaktywuje pośladki, dwójki oraz plecy. Następnie Superman z lekkim uniesieniem nóg i rąk. I na końcu ruchy rąk do zaktywowania góry pleców, jak widzicie na filmie. Dodatkowa superaktywacja pośladków i dwójek, tak zwany Gluteus Bridge. Wykonywać możemy go na obu nogach, co jest wersją łatwiejszą, oraz cięższa wersja na jednej nodze. Tutaj, aby mocno poczuć tą aktywację właśnie pośladka, unosimy jak najwyżej biodro i dopinamy ten poślad u góry, przytrzymując chwilę. I ostatnie ćwiczonka, tutaj macie przysiad z rękoma nad głową w pozycji takiej statycznej u dołu oraz wznosy nóg bokiem stojąc, to fajnie aktywuje odwodziciele oraz pośladek, ale jest trudne przynajmniej w moim przypadku. No i mamy również fajną opcję aktywacji mięśni przy użyciu moich ekspanderów dostępnych na moim sklepie. Link do nich pozostawiam w opisie tego filmu. Dzięki nim bardzo fajnie dogrzejecie i zaktywujecie chociażby plecy czy bicepsy. Jest to bestseller i dostępna jest też druga wersja z drążkiem. Poprzedni etap może zająć około 3 minut i teraz mamy ostatni etap, czyli wykonywanie normalnych ćwiczeń, ale w łatwiejszej wersji. Dla przykładu przed treningiem podciągnięć warto zrobić kilka powtórzeń z gumą, czy chociażby z wybicia, aby przygotować się na te jakby główne ćwiczenie. Do pompek rozgrzejemy się pompkami na kolanach lub z rękoma na podwyższeniu, zaś do stania na rękach chociażby pozycją pike. Warto wykonywać sobie również kilka serii przysiadów, czy też ugięć nóg na drążku, przytrzymania pozycji statycznej, krzesełka w zwisie. Po seriach łatwiejszych możemy powoli zaczynać normalne serie treningowe, zaczynając od takich na 30-50% możliwości, a na końcu dochodząc do normalnych treningowych serii. Ten etap powinien trwać około 5 minut i po tym etapie już jesteśmy gotowi na wykonywanie swojego głównego treningu i cała rozgrzewka powinna trwać mniej więcej 15-20 minut. Oczywiście mowa tutaj o naprawdę solidnej rozgrzewce, którą pokazałem. Podsumowując rozgrzewkę, pamiętaj o niej i pamiętaj, że jak już się rozgrzejesz, to też żeby utrzymywać to rozgrzanie podczas treningu, czyli nie robić jakichś odpoczynków 10-15 minut na pogaduchę ze znajomym, ponieważ wtedy stracisz rozgrzanie i jak wrócisz do treningu będziesz zamulony, a dodatkowo zwiększy się ryzyko twojej kontuzji. Jak mięśnie są rozgrzane, są też elastyczne, czyli mniej podatne na kontuzję, więc staraj się po prostu ciągle utrzymywać to rozgrzanie organizmu i stosuj odpowiedni ubiór na treningu, żeby właśnie to rozgrzanie podtrzymywać. Podsumowując, zaczynamy od rozgrzewki, od jakichś ruchów, jak pokazywałem na początku, później przechodzimy do części rozgrzewania mięśni oraz stawów poszczególnych, tutaj bardziej skupiając się na tym, co będzie pracować, bo wiadomo, że jeżeli nogi na przykład nie będą pracować na dzisiejszym treningu, no to bardziej skupiajmy się na górze, na nadgarstkach, gdzieś tam łokciach, barkach, skrętach w tułowiu, a znów jeżeli nogi będą bardziej pracowały, czyli mamy trening nóg, no to głównie rozgrzewamy tutaj wiadomo nogi, bioderka, pracujemy nad mobilnością. Trzeci punkt był to rozciąganie dynamiczne i tutaj skupiamy się na tym, żeby faktycznie były to ruchy dynamiczne, troszeczkę polepszające nasze zakresy, ale żeby nie były to takie ruchy, które mogą uszkodzić nas podczas treningów, czyli nie takie ruchy gdzieś tam mega mocno agresywne. Później mamy aktywację mięśni, tutaj mamy przeciwstawność do rozciągania, czyli tutaj skupiamy się raczej na pozycjach statycznych, takich aktywujących oraz przede wszystkim na wolnych ruchach, które będą powodowały właśnie pracę tych mięśni i
faktycznie je zaktywują. I na końcu, czyli ten punkt piąty, mamy tutaj łatwiejsze formy ćwiczeń. Tak jak pokazywałem, robimy sobie zawsze przed serią już główną, czyli tak jak robimy na treningu 10-12 podciągnięć. Warto zrobić sobie kilka pociągnięć z gumą, kilka jakichś szruksów, kilka nawet pociągnięć z wybicia, czy chociażby później nie od razu serię 10-12 pociągnięć, tylko właśnie zaczynając sobie od serii 3-5 pociągnięć, później zrobić sobie tam 5-8 i na końcu już robimy sobie normalne serie i powtórzenia, tak jak mamy w treningu. Dzięki za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że się podobał i był przydatny. Zapraszam jeszcze do skorzystania ze zniżki. Na kod KURA macie minus 10% na wszystkie suplementy firmy Olimp. Link do sklepu Olimp zostawiam w opisie. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siła!